Od kilku tygodni pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania prowadzą kontrolę wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, zarówno miejskich, jak i niepublicznych, pod kątem tego, czy dzieci są z Suwałk, czy z okolicznych gmin. Porównaliśmy liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, publicznych i liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli prywatnych, niepublicznych i okazuje się, że ta łączna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli jest znacznie wyższa od liczby dzieci urodzonych w rocznikach przedszkolnych, ale również od dzieci zameldowanych. Na terenie miasta Suwałki jest zameldowanych ogółem 3079 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych uczęszcza ogółem 3338 dzieci, w tym 1931 osób do publicznych i 1407, w tym 160 z konkursu, do niepublicznych przedszkoli. Analizie poddano wszystkie 3338 dzieci. Ta analiza, którą przeprowadziliśmy, poszła w takim kierunku, żeby ustalić, czy rzeczywiście okoliczne gminy partycypują w kosztach związanych z opieką przedszkolną. I wyniki tej analizy są takie, że do naszych nawet miejskich przedszkoli uczęszczają przedszkolaki z terenu okolicznych gmin. Ponad 20 właśnie dzieci takich zostało ustalonych. No i teraz będziemy występowali do gmin o partycypację w kosztach utrzymania naszych przedszkoli. A są to niemałe pieniądze, bo przekraczające nawet 2 miliony w skali roku. Dodatkowe środki finansowe, które pozwolą na wdrożenie podwyżki dodatków motywacyjnych za wychowawstwo dla naszych nauczycieli. Mamy taki cel, takie zadanie postawiłem przed Wydziałem Oświaty i chcemy uszczelnić ten system związany z realizacją odpłatności za edukację naszych najmłodszych mieszkańców. Analizy i kontrole w przedszkolach będą trwały dalej. Jednocześnie Urząd Miejski pragnie uspokoić wszystkich rodziców dzieci spoza Suwałk. Nie zostaną one usunięte z przedszkoli. Za ich opiekę będą płaciły gminy, na terenie których państwo mieszkają. Jeszcze w grudniu zostaną ogłoszone przetargi na dokończenie tzw. trasy wschodniej, czyli odcinek od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej z tunelem pod torami oraz kolejny etap rozbudowy szkoły podstawowej nr 4. Trasa wschodnia, długo oczekiwana przez mieszkańców. Chcemy, żeby ta obwodnica wschodnia była już kompletna, żeby ten łączek między Sejneńską a ulicą Wylotową był dokończony. To jest nieduża odległość, bo 760 metrów, z tunelem pod torami. Ten odcinek trasy wschodniej rozpocznie się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakończy na rondzie przy ulicy Sejneńskiej. W miejscu przecięcia z torami powstanie podziemny tunel. Droga oczywiście, tak jak pozostałe odcinki trasy wschodniej, będzie miała chodniki i ścieżkę rowerową. Na tę inwestycję miasto pozyskało 20 200 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 4. Po 3 latach zdecydowaliśmy się na kolejny etap rozbudowy tej szkoły. Oczywiście na stronie południowej naszego miasta przybywa nam dzieci. To jest przyszłościowa szkoła w sensie liczby ilości uczniów. No i tutaj chcemy zrealizować kolejny etap, 12 sal lekcyjnych, nowa hala sportowa. Szkoła liczy obecnie 36 oddziałów i uczęszcza do niej 865 uczniów. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2026-2027 ilość oddziałów wzrośnie do 41. W ramach inwestycji w południowo-wschodniej części szkoły planuje się wybudowanie nowego pawilonu na 12 oddziałów szkolnych, wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu.
Przewidywana wartość inwestycji to 25 milionów złotych. Miasto na ten cel pozyskało 21 250 000 złotych z funduszu Polski Ład.